Relacje z wydarzeń sportowych w Telewizji Jawor przygotowujemy wspólnie z dziennikarzami dwutygodnika Wiadomości 24H. Niecodzienny turniej piłkarski odbył się w sobotę w Jaworze. W sali przy ulicy Wiejskiej rywalizowano w ramach rejonowych diecezjalnych mistrzostw piłki halowej służby liturgicznej. Na boisku w kategoriach szkoła podstawowa, gimnazjum oraz szkoła średnia rywalizowało 13 drużyn z Jawora, Legnicy i Złotoryi. Celem turnieju było wyłonienie zwycięzców, którzy będą reprezentować poszczególne parafie i dekanaty w finale diecezjalnym, który odbędzie się 8 kwietnia w Legnicy. Będzie to turniej o puchar biskupa legnickiego. Jaworzanie wystąpili w najmłodszej i najstarszej kategorii. Stawką był awans do kolejnej rundy rozgrywek. Mecze były zacięte, nie zabrakło serii rzutów karnych i wielkich sportowych emocji. Ale nie to było tego dnia najważniejsze. Ministranci to nie tylko chłopcy, którzy służą przy ołtarzu, którzy się modlą, którzy pomagają księdzu w sprawowaniu czynności liturgicznej, ale także biorą udział w różnych zawodach sportowych, grają w piłkę, aktywnie spędzają czas. Dzisiejszy turniej pokazał, jak w piękny sposób poprzez właśnie grę sportową możemy także chwalić Pana Boga oraz pokazał takiego zdrowego ducha rywalizacji. Wśród najmłodszych uczestników najlepsza okazała się drużyna ministrantów z parafii pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej w Złotoryi. W kategorii gimnazjów najlepsi okazali się reprezentanci parafii pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela z Legnicy, zaś spośród najstarszych zwyciężył zespół z parafii pod wezwaniem świętego Marcina w Jaworze. Najważniejsza była dobra zabawa. Na pewno pojedziemy na następny etap i damy z siebie wszystko i postaramy się wygrać. W drużynie jaworskich ministrantów wystąpili Wojciech Smyk, Radosław Kunecki, Łukasz Rębisz, Wojciech Jabłoński, Adam Szpilewski, Jakub Jewuła, Mikołaj Hutyra, Miłosz Jasiński, Dawid Skowron, Jakub Szady oraz Paweł Dusza. Jeden punkt z boiska lidera przywieźli piłkarze jaworskiej Kuźni. Podopieczni Marcina Dudka swym występem uświetnili otwarcie nowego stadionu w Ścinawie. Remis wywalczony z przewodzącą tabeli Odrą cieszy, choć z pewnością pozostał pewien niedosyt. Jaworzanie mieli swoje szanse na przechylenie losów rywalizacji na swoją korzyść. Dla przykładu w 20 minucie Kamil Janoś, uderzając zza pola karnego, trafił w poprzeczkę. Dobrą passę kontynuuje również drugi zespół z powiatu jaworskiego. Zamykający po jesieni tabelę klasy okręgowej piłkarze Rodła Granowice odbili się od dna. Wiosną wygrali oba swoje spotkania. Tym razem 3 punkty przywieźli z Chojnowa, gdzie 2-1 ograli Chojnowiankę. LKS Chełmiec rozbił w Jaworze 4-0 rezerwę Kuźni w pierwszej wiosennej kolejce klasy B. 2 gole dla gości zdobył Dawid Pancerz, a po jednym trafieniu zanotowali Mateusz Karaban i Daniel Brzuszek. Tym samym podopieczni Janusza Wasiluka zgłosili aspiracje do gry o najwyższe cele na zakończenie sezonu. Po dobrze przeprowadzonym okresie przygotowawczym LKS w rundzie rewanżowej powinien być groźny dla każdego. Od porażki rozpoczęli zmagania w drugiej lidze wojewódzkiej trampkarzy młodzi piłkarze jaworskiej Kuźni. Lepsi od zespołu z Natnysy Szalonej okazali się gracze Polonii Wrocław, którzy zwyciężyli przy Parkowej 3-0. W listopadzie ekipa ze stolicy Dolnego Śląska wygrała zespołem Marcina Dudka 3-1. Polonia Świdnica okazała się najlepsza w drugim turnieju Ligi Młodziczek o miejsca 9-11 na Dolnym Śląsku, rozgrywanym w sali gimnazjum nr 2 w Jaworze. Młode siatkarki ze Świdnicy wygrały oba spotkania, w pokonanym polu pozostawiając MKS MOS Wrocław i Olimpię Jawor. Gospodynie zmagania zakończyły z jedną wygraną. Jaworzanki wygrały z MKS MOS 2-1, zaś Świdniczankom uległy 0-2. Po 2 turniejach w grupie Y Ligi Młodziczek Polonia prowadzi z kompletem zwycięstw. W odwrotnej sytuacji znajduje się ekipa z Wrocławia, która w rywalizacji z zespołami z dawnego księstwa jaworsko-świnickiego jeszcze nie wygrała. 2 kwietnia we Wrocławiu zaplanowano ostatni grupowy turniej.
Relacje z wydarzeń sportowych w Telewizji Jawor przygotowujemy wspólnie z dziennikarzami dwutygodnika Wiadomości 24H.